oni być zdrowi. Jak kopcą, papierosy kopcą. Szła piękna dziewczyna. Taka tupeciara oczywiście, bo to przecież charakter na twarzy wypisany, wymalowany. I z papierosem kopciła. No ta aktorka przybylska, jak umierała na raka, to tak prosiła, tak błagała. A ksiądz mówi, musisz się teraz z tym pogodzić. A ponoć strasznie piła. Strasznie. Chlała po prostu, no. Musisz się z tym pogodzić. To, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A Bóg z siebie nie będzie się dawał naśmiewać. To, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Centrum rakowe, proszę Państwa. Centrum rakowe. Żegnamy. Centrum rakowe. To, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie musiałaś zapaść na raka, ale zapadłaś. Mogłaś walczyć, unikać, nie palić, nie chlać, nie pić. No ale po prostu czas i przypadek, Księga Przypowieści Salomona mówi. Czas i przypadek rządzi wszystkim. Tak, że jeden pijak to chla, chla, chla w rowie leży i jakoś przeleży, przeżyje, a drugi nie. Jeden pali, 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 jakoś przeżyje, a ten co dymek wąchuje na raka. No ale procentowo i tak wiadomo, że zapadają na raka, chorują ci, co palą, ci, co palą. Także budują, opłacają domy i umierają na raka. Taka hematologia.